Dziesięciu najlepszych królów Polski. Stefan Batory. Bez królewie w Rzeczypospolitej po ucieczce w 1574 roku do rodzimej Francji króla Henryka Walezego trwało prawie półtora roku. Dopiero 12 grudnia 1575 roku Senat pod naciskiem Nancjusza Apostolskiego obrał na kolejnego króla cesarza Maksymiliana II Habsburga. Maksymilian nie zdołał jednak nigdy oficjalnie przywdziać korony. Prymas Jakub Uchański obwołał go wprawdzie oficjalnie królem, ale do ceremonii jego koronacji w katedrze wawelskiej nigdy nie doszło. Na wieść o wyborze Maksymiliana masy szlacheckie podburzone przez Jana Zamojskiego zażądały piasta i wybrały na króla córkę Zygmunta I Starego, Annę Jagielonkę Z inicjatywy kasztelana bieckiego Stanisława Szafrańca... Przydano jej też wkrótce na małżonka księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. 14 grudnia Batory został ogłoszony królem Polski. Gdańsk odmówił wpuszczenia monarchy, co 20 września stało się powodem wybuchu wojny Rzeczypospolitej z Gdańskiem. Batory rozpoczął blokadę ekonomiczną miasta, kierując cały spław polskiego zboża do portu Wedlongu, w wyniku czego 16 grudnia 1577 roku król uroczyście wjechał do miasta i przyjął przysięgę wierności od rady miejskiej. W 1579 roku rozpoczął wojnę o odebranie zagarniętych przez Rosję w poprzednim roku Inflant i utraconej jeszcze w 1500 w 1963 roku Ziemi Połockiej przeprowadził trzy zwycięskie kampanie zaczepne na terytorium państwa rosyjskiego, do których zmobilizował przeciwko 200 tysięcznej armii rosyjskiej około 48 tysięcy żołnierzy wraz z silną artylerią opężniczą. Po wygranej wojnie Batory przystąpił do podporządkowania administracji w odzyskanych ich Choć król był gorliwym katolikiem, znanym z nietolerancji religijnej, jednocześnie w pewnej mierze przestrzegał zasad tolerancji, np. w 1914 w 578 roku ostro potępił antyprotestancki tumult w Krakowie. Zapobiegł też usunięciu z miasta warszawskich Lutheran. Mieszko I. Władca Polski z dynastii Piastów, sprawujący władzę od około 960 roku. Mieszko I to historyczny, pierwszy władca Polan. Fakt nie był królem, jednakże jego rola jest na tyle istotna, że trafia na tę listę. Jest uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski poprzez sojusze lub siłę militarną podporządkowali sobie kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze wschodniej i Mazowsze. Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odreł. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę. Poprzez ślub w 965 roku z Dobrawą i przyjęcie chrztu Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Oprócz podbojów, duże znaczenie dla przyszłości księstwa Polan miały także jego reformy wewnętrzne, mające na celu rozbudowę i usprawnienie państwa. Zachowane źródła pozwalają twierdzić, że Mieszko I był sprawnym politykiem, utalentowanym wodzem i charyzmatycznym władcą. Prowadził zręczne działania dyplomatyczne, zawierając sojusz wpierw z Czechami, a następnie ze Szwecją i Cesarstwem. W polityce zagranicznej kierował się przede wszystkim racją stanu, wchodząc w układy nawet ze swoimi wcześniejszymi wrogami. Synom pozostawił państwo o znacznie wyższej pozycji w Europie i przynajmniej podwojonym terytorium. Mieszko II Lambert, król polski w latach 1025-1031. przejął władzę po śmierci ojca i prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch braci. Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w 1028 i 1030 roku. Następnie prowadził wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi Kijowskiej. Opuścił kraj w 1031 roku w wyniku kolejnej wyprawy Konrada II na ziemię polskie oraz podatku książąt ruskich Jarosława Mądrego i MŚcisława, którzy pomogli. Mogli na polskim tronie osadzić jego brata bez pryma. Następnie uszedł do Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udaleryka. Odzyskał władzę w 1032 roku jako książę jednej z trzech dzielnic. Był pierwszym władcą polski umiejącym czytać i pisać. Przemysł II, władca z dynastii Piastów, król Polski w latach 1295-1296 zaledwie. Rok. Współpracując z arcybiskupem Gnieźnieńskim, dążył do zjednoczenia księstw piastowskich. Nieoczekiwanie w roku 1290, na mocy testamentu księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego, udało mu się objąć księstwo krakowskie. Nie mając jednak dostatecznego poparcia miejscowych, możnych w rywalizacji z innym przedstawicielem dynastii piastowskiej, Łokietkiem. Oraz stając w obliczu zwiększającego się zagrożenia ze strony czeskiego władcy Wacława II, ostatecznie zdecydował się ustąpić z Małopolski, która znalazła się wówczas pod panowaniem właśnie Łokietka. W 1293 roku, dzięki mediacji arcybiskupa Jakuba Świnki, udało mu się wejść w ścisły sojusz z książętami kujawskimi Łokietkiem i Kazimierzem Łęczyckim. Sojusz ten miał charakter antyczeski, a jego celem było odzyskanie Krakowa. Po śmierci księcia Gdańskiego, Mściwoja II w 1294 roku, zgodnie z ustaleniami układu kępińskiego z 1282 roku, przemysł II objął Pomorze Gdańskie, wzmocniło to jego pozycję i umożliwiło koronację na króla Polski. Władysław Łokietek, król Polski w latach 1320 1330 3. Do najważniejszych osiągnięć Władysława Łokietka na drodze do tronu królewskiego należało stłumienie buntów mieszczan wywołanych przez krakowskiego wójta Alberta oraz poznańskiego Przemka, a także umiejętne prowadzenie działalności dyplomatycznej. Był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Odzyskał Małopolskę, Kujawy i Pomorze Gdańskie, walczył z zakonem krzyżackim, zdławił opozycję w Małopolsce, opanował Wielkopolskę, zawarł sojusz z Węgry. Zaatakował Rusię. No i stoczył bitwę pod płowcami. Zygmunt Stary. Od 1507 roku król Polski był przedostatnim z dynastii Jagiellonów. Na tronie Polski zasiadł po śmierci swojego brata. Do sukcesów można zaliczyć częściowe oddłużenie skarbu. Zygmunt I oddzielił rachunkowość dotyczącą podatków publicznych od skarbu królewskiego. Wzmocnił działalność mennicy krakowskiej. Zabiegał o uporządkowanie przepisów dotyczących dochodów z eksploatacji żup, solnych i kopalni. Wydał statut dla Ormian. Zamierzał ujednolicić prawo w całym kraju. Osiągnięciem było włączenie Mazowsza do Polski oraz wprowadzenie do Sejmu posłów mazowieckich Sejmików Ziemskich. Król uporządkował gospodarkę celną, dbał o rozwój miast królewskich, odzyskał dla skarbu liczne kompleksy dóbr koronnej Domeny Królewskiej, znajdujące się pod zastawem. W tej działalności finansowej króla wspierała królowa Bona, dążąca do powiększania dóbr królewskich, także w drodze zakupów i poprawy efektywności gospodarowania. W polityce zagranicznej Zygmunt I Stary przede wszystkim przeciwstawiał się okrążeniu przez wrogu. Wielkie Księstwo Litewskie było zagrożone atakiem ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Kazimierz Jagiellończyk, król Polski w latach 1447-1492, jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego korona pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzydziestoletniej odzyskała po 158 latach Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i Sejmików, co jednak osłabiło pozycję mieszczaństwa. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka było pomyślne dla rozwoju kultury i sztuki w Królestwie. Ważnymi ich ośrodkami były dwory królewskie i magnackie oraz największe miasta. Powszechniła się oświata prowadzona przez szkoły przyklasztorne. Synowie bogatej szlachty po zdobyciu podstaw wykształcenia w kraju wyjeżdżali na studia za granicę. Władysław Jagieło, król polski od 4 marca 1386 roku do 1 czerwca 1434 roku. W 1385 roku zawarł z Polską Unią w Krewie, zobowiązując się do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy oraz poślubienia królowej polskiej Jadwigi w zamian za tron polski, który objął rok później. W 1401 roku oddał władzę na Litwie swojemu stryjecznemu bratu, księciu Witoldowi, zachowując tytuł najwyższego księcia Litwy. Prowadził wielką wojnę z Zakonem Krzyżackim i dowodził zwycięskimi wojskami polsko-litewskimi w bitwie pod Grunwaldem pokojami toruńskimi i melneńskimi, uregulował stosunki polskiej Litwy z krzyżakami, nie przyjął zaproponowanego przez husytów tronu czeskiego, za cenę licznych przywilejów szlacheckich wywalczył sukcesję tronu polskiego dla syna Władysława. Bolesław Chrobry, władca Polski z dynastii Piastów, pierwszy koronowany król Polski, popierał misję Wojciecha, biskupa praskiego i Brunona z Kwerfurtu. Męczyńską śmierć tego pierwszego i jego rychłą kanonizację wykorzystał niejako do celów politycznych, doprowadzając do utworzenia polskiej metropolii kościelnej w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu i tym samym potwierdzenia pełnej samodzielności Polski przez cesarza Ottona III. Po śmierci Ottona III Bolesław znalazł się w konflikcie z jego następcą Hendrykiem II Świętym, prowadząc z nim długotrwałe wojny zakończone pokojem w Budziszynie i zajęciem Milsku i Łużyc. W 1018 roku zdobył Kijów, osadzając na ruskim tronie swojego zięcia. W 1018 roku lub rok później przyłączył ponownie do państwa polskiego utracone wiele lat wcześniej grody czerwińskie przy domek Dobry został mu nadany za czasów panowania jego syna mieszka drugiego i oznacza człowieka mężnego, dzielnego i odważnego. Później był także nazywany wielkim. Kazimierz Wielki. Najmłodszy syn Władysława Łokietka, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim w historiografii jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski. Kazimierz III Wielki unormował stosunki z Czechami i zakonem krzyżackim. W 1335 roku udało mu się uzyskać od czeskiego króla zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu. Ostatecznie w 1348 roku w namysłowie zawarł pokój z Czechami na zasadzie status quo, nie zrzękając się praw do Śląska na mocy pokoju kaliskiego, zyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i ziemię Dubrzyńską w zamian zrzekając się tymczasowo praw do Pomorza Gdańskiego. Kazimierz zrzekł się praw do całego Śląska podczas układów w Pradze. Głównym sojusznikiem Kazimierza Wielkiego na arenie międzynarodowej były Węgry. Z ich pomocą w latach 1340-1349 przyłączył do Polski większą część Rusi halicko włodzimierskiej W polityce wewnętrznej doprowadził do kodyfikacji prawa, rozbudowy systemu obrony państwa oraz rozwoju miast. W 1364 roku ufundował Akademię Krakowską. Chociaż był czterokrotnie żonaty, nie pozostawił legalnego następcy. Po śmierci Kazimierza na mocy wcześniejszych układów, tron Polski przepadł jego siostrzeńcowi Ludwikowi Węgierskiemu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyskusję i zaglądajcie na kanał Światowa Historia oraz Drama TV. Trzymajcie się. Cześć!